Piotr Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Parę miesięcy temu profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, w Gazecie Wyborczej wyraził więcej niż obawy, że Polski Ład wywoła entuzjazm w społeczeństwie, to znaczy, że ten okres popandemiczny sprawi, że zwiększy się poparcie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, pisał marszałek Grodzki, trzeba obalić rząd teraz, albo będzie za późno. A jednak po ogłoszeniu Polskiego Ładu, po tym jak premier Morawiecki pojechał w Polskę przekonywać do nowej epoki, która ma nadejść dzięki tym funduszom, nie podskoczyły sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości. Coś się dzieje takiego, że ten Polski Ład nie zachwycił społeczeństwa i zapytamy o przyczyny takiego zjawiska dwóch naszych gości. Na łączach już dr Krzysztof Karnkowski, publicysta i socjolog. Witam serdecznie. Oraz redaktor Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie. I od ciebie, Jacku, zaczniemy. Ten Polski Ład to co? Słaby jest, źle przedstawiony. Dlaczego Polacy nie pałają entuzjazmem do twórców tego projektu? Cóż, wydaje się, że w pierwszym rzucie, kiedy ten Polski Ład miał zostać przedstawiony, no zostało to jednak przegrzane. Tak? W pewnym momencie chyba czterokrotnie przekładano otwarcie i prezentację tego dokumentu. W międzyczasie przekładano to tak długo, bo to zdaje się było 3-4 miesiące, tak długo to przekładano, że aż zrezygnowano z nazwy Nowy Polski Ład na nazwę Polski Ład, bo ład się zdążył już zestarzać. Więc myślę sobie, że tutaj popełniono błąd, ale też wydaje mi się, że nadal to zjawisko zostaje po prostu na papierze. Tu oczywiście trzeba ruszyć w Polskę. Pisawcy muszą ruszyć w Polskę i opowiedzieć o tym, jak będzie się zmieniać, jakie programy dotrą do społeczeństwa i czym ten Polski Ład będzie się różnił od tego, od perspektywy unijnej 2020, która skończyła się w 2021 roku, czyli 2014-2021. Więc tutaj jest jakby kluczowa kwestia, więc to politycy Prawa i Sprawiedliwości starają się robić. Myślę, że chwilowo jest też tak, że Polacy mają trochę inne problemy, są wakacje, jest przecież pandemia i wydaje się, że Polacy mają ochotę na wszystko, tylko nie na to, żeby słuchać za wszelką cenę polityków. Mamy tutaj też przecież socjologa w naszym programie, który chyba będzie potrafił wręcz naukowo wyjaśnić, czy jest coś jeszcze poza błędami PR-owskimi, czy tak zwanym timingiem ogłoszenia Polskiego Ładu, teoretycznością, jak tu bym powiedział w skrócie, Jacek Liziniewicz nam zasugerował. Krzysztofie, co jeszcze tutaj waży, że ten Polski Ład nie zachwycił na razie społeczeństwa? Ja tutaj przede wszystkim powinienem zaprotestować, jak to nie zachwycił, jak zachwycił, ale to może oczywiście byłoby daleko idące, ale zauważmy, że tak, po pierwsze, pojawiły się pewne niewielkie, ale jednak wzrosty, jeśli chodzi o poparcie PiS-u w sondażach, zwłaszcza tuż po ogłoszeniu Polskiego Ładu. Co prawda one były dalekie od spodziewanych, bo myślę, że niektórzy optymistycznie spodziewali się, że od razu uda się PiS-owi przebić z powrotem to 40% poparcia. Do tego nie doszło, chociaż też nawet wczoraj jakiś sondaż mi mignął wśród zdecydowanych wyborców. PiS miał 45%, więc to wcale nie jest tak źle. To już jest bliskie tych dobrych wyników sprzed pandemii. Ale nawet bez tego, tam jakieś 1, 2, 3% w notowaniach poszło w górę. Natomiast czy mogło być lepiej i dlaczego lepiej nie było? No tutaj dwa główne, znaczy główny powód został wymieniony, czyli pandemia. Pandemia się przekłada na takie zjawisko, które nazwałbym zniechęceniem albo wręcz utratą pewnej części elektoratu, która w innych warunkach by Nowy Ład poparła, podejrzewam, bardziej entuzjastycznie, dlatego że PiS niestety stracił grupę wyborców. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, jaka to jest grupa wyborców, dlatego że nauczyłem się już, że Twitter nie jest specjalnie reprezentatywny, ale
Po prostu widzę takie zjawisko, że wśród przeze mnie obserwowanych użytkowników, którzy jeszcze niedawno byli bardzo dużymi zwolennikami PiS-u, jest delikatnie mówiąc całkowita nieufność wobec polityki rządowej w kwestii pandemii. I ja szczerze mówiąc nie mam zupełnie pomysłu, jak można by ten problem rozwiązać. Natomiast jest taka grupa osób, która mimo tego, że nie znalazła sobie żadnej nowej reprezentacji politycznej, myślę, że te osoby w ogóle nie pójdą na wybory. To są osoby, które już nie są skłonne wierzyć PiS-owi praktycznie w nic. One przyjmują każdą narrację opozycyjną, przyjmują opozycyjne diagnozy, tyle że nie przyjmują recept. To są osoby, które jakby wypadły z tej puli wyborczej PiS-u, nie wpadły nigdzie indziej, ale jest to pewien problem, dlatego że myślę, że gdyby takie osoby nie zostały utracone, wtedy ten wzrost sondażowy byłby może nawet wystarczający. Natomiast z drugiej strony mamy oczywiście stały element propagandy opozycyjnej. Mamy przedstawienie Nowego Ładu w mediach jako po prostu skok na pieniądze klasy średniej. Niestety również zawsze w takich sytuacjach jest pan wicepremier Gowin, który się włącza i jakby uwiarygodnia tego typu nadinterpretacje, czy też po prostu dosyć w złej woli czynione przekłamania. I tutaj bym szukał przyczyn mniejszego entuzjazmu niż się spodziewano. Natomiast nie znaczy to, że sam program jest zły i że on nie ma jakiejś szansy porwania jeszcze jakiejś grupy Polaków, dlatego że on dotyka kilku spraw, które są dla Polaków istotne i z którymi owszem w jakimś stopniu Prawo i Sprawiedliwość do tej pory sobie albo nie poradziło, jak kwestie budownictwa, albo przestało sobie przynajmniej wizerunkowo radzić, jak kwestie rolnictwa. I dlatego bardzo mnie cieszy, że akurat o tych dwóch wątkach w tej chwili chyba jest ze strony przedstawicieli władz najgłośniej. Czy w takim razie rząd jest w stanie przełamać te różne społeczne problemy, tą nieufność, którą wzbudziła polityka rządu wobec pandemii, czy właśnie te różne gowinowe akrobacje w mediach lewicowo-liberalnych? Czy redaktor Liźniewicz sobie wyobraża jakąś taką ofensywę, przełamanie, jakiś taki efekt wow, który to zmieni, czy raczej czekają nas dwa lata borykania się i kopania po kostkach właśnie w tej płaszczyźnie politycznej? Wydaje się, że jeśli chodzi o poparcie i o to, czy Polski Ład będzie się przekładał jakby na wzrost poparcia, no to tutaj jest kwestia jakby też sprawczości tego Polskiego Ładu. Wiele rzeczy rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecywał i wiele programów już takich przyjmował. Plan rozwoju Mateusza Morawieckiego to chyba coś, z czym się trochę kojarzy ten właśnie nowy Polski Ład, czy tam Polski Ład. I wydaje się, że do momentu, aż to jakby nie zacznie przynosić owoców konkretnych i siłą rzeczy te mieszkania nie zaczną się budować, czy też rolnicy nie odczują silniejszego wsparcia w kieszeniach, czy też no powiedzmy w organizacji rynku rolnego, no to dopóty ten plan będzie czymś, mam wrażenie, wirtualnym. Co do tego, czy on przejdzie bez kłopotów, niestety mam obawy, że będą tu problemy i te problemy zostały już zarysowane paradoksalnie, bo właśnie problemem będzie z jednej strony właśnie kwestia tych przemian w podatkach, któremu sprzeciwia się Jarosław Gowin i Porozumienie, a z drugiej strony pojawia się kwestia zmienienia finansowania polskiego rolnictwa, no, któremu będzie sprzeciwiać się lobby fermiarskie i lobby tego największego biznesu na wsi. I obie te rzeczy trzeba będzie jakoś przełamać i tłumaczyć, że tutaj rząd chce, żeby było
czy sprawiedliwej, czy po prostu inaczej, że chce wspomóc mniejsze gospodarstwa rolne, a nie tylko tych, którzy sobie świetnie radzą i mają największe gospodarstwa i produkują miliony czy też tysiące ton różnego rodzaju produktów. I wydaje się, że to będzie to trudna polityczna rozgrywka i nie bez przykładu właśnie i nie bez przyczyny ze 100 ustaw dyskutujemy o tych dwóch, bo po prostu Prawo i Sprawiedliwość jest świadome, że będą to w obu tych przypadkach będą to rewolucje i będzie trzeba sprzeciwić się lobby. Czyli do szeregu problemów, na jakie napotyka teraz Prawo i Sprawiedliwość, Jacek Liziniewicz dodał jeszcze te lobby, zorganizowane grupy interesu, które też finansują nawet medialne akcje przeciwko Polskiemu Ładowi. No ale co w takim razie zrobić, by to przełamać? To jest absurdalne, ale Zielony Ład w rolnictwie, którym straszy się rolników w Polsce, paradoksalnie jest bardziej dotkliwy dla ich konkurencji na zachodzie Europy. To jest trochę taka sytuacja jak w energetyce, tylko odwrotnie. W energetyce to my u nas musimy ciąć i się zmieniać, a w rolnictwie to zachód Europy będzie musiał ciąć na przykład w użycie pestycydów. No ja tylko przypomnę, że Holandia używa 9 kg nawozów na hektar w rolnictwie, a w polskim rolnictwie używa 2. Produkcja tego metanu czy dwutlenku węgla w fermach francuskich, holenderskich i tak dalej jest zdecydowanie wyższa niż w polskim rolnictwie. Polskie rolnictwo jest stosunkowo ekologiczne i może na zarobić. Tylko tyle, że nie zarobią fermiarze. No właśnie, jest to ukłon w stronę drobnych rolników, media, ale czy oni się o tym dowiedzą? Mają media, które oddziaływują na rolników. No właśnie, tylko te media też utrudniają dowiedzenie się o szczegółach Polskiego Ładu, więc poproszę na koniec, już nam mało czasu zostało, doktora Karnkowskiego, na jakąś propozycję przełamania tego pewnego impasu, żeby to kopanie po kostkach, to borykanie się jakoś skończyło i można było wprowadzać reformy już z pełnym rozmachem. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu powinno sobie przypomnieć, co robiło w 2015 roku. To nie jest tak odległy czas. Wtedy PiS potrafił przełamać ten monopol medialny, potrafił dotrzeć bezpośrednio do wyborców przez internet. Ja co chwila słyszę jakieś pytania, sam je zadaję, co się stało z ludźmi, którzy wtedy robili PiS-owi kampanię, gdzie oni są i dlaczego teraz się nie zajmują się tym, czym zajmowali się najlepiej. Po prostu PiS musi sobie przypomnieć to know-how, jak się zdobywało nowe grupy wyborcze, bo PiS sobie odpuścił w jakimś stopniu internet. Nie można wszystkiego załatwiać infografikami i grafikami robionymi przez najwierniejszych sympatyków, bo one bardzo często po prostu swoim, nie wiem, są tak łopatologiczne, że wyłącznie odrzucają inne osoby. A tutaj trzeba ludzi zdobywać i w dzisiejszych czasach przekaz medialny jest na tyle zróżnicowany i demokratyczny, że można spokojnie to zrobić. Wystarczy chcieć i mieć świadomość tego, że jest to potrzebne. Czyli Krzysztof Karnkowski, socjolog, publicysta, apeluje do powrotu do tych pomysłów i know-how z 2015 roku. Był naszym gościem także Jacek Liziniewicz, choć obaj panowie zostają z nami, bo za chwilę następny program Gorące Pytania.